Szanowni Państwo, moi drodzy, mamy dzisiaj ostatni piątek miesiąca, a to oznacza, że widzimy się w naszej comiesięcznej serii pytań i odpowiedzi. Zaczynamy. Pytanie pierwsze. Jak kobiety radziły sobie wtedy z miesiączką? W starożytnej Grecji, Rzymie i Egipcie stosowano zarówno tampony, jak i podpaski. Podpaski wykonywano z wełny i materiałów tekstylnych. Tampony natomiast w starożytnym Egipcie wykonywano z rozmiękczonego papirusu. Jeśli temat menstruacji szczególnie Państwa interesuje, w opisie tego filmu znajdą Państwo link do artykułu, który nieco ten temat rozszerza. Pytanie drugie. Dlaczego rzeźba Korusa stoi na zewnątrz? Czy taki zabytek nie potrzebuje specjalnych warunków? Rzeźba Korusa, został on przedstawiony w niej jako sokół, znajduje się poza goblotą. Została ona wykonana z kamienia. Kamień jest materiałem bardzo trwałym, bardzo odpornym. A w Galerii Sztuki Starożytnej, dlatego że znajduje się ona w przyziemiu, panują bardzo stabilne i bardzo dobre warunki do eksponowania i przechowywania eksponatów. Temperatura waha się tutaj od 20 do 22 stopni, a wilgotność oscyluje w granicach 50-55%. Są to naprawdę bardzo dobre warunki, więc mogą być Państwo spokojni o naszego Horusa. Nic mu nie grozi. Pytanie trzecie. Którzy bogowie, boginie byli najchętniej czczeni w całym okresie starożytności? Czy była moda na danych bogów? Dziękuję. Tak, bogowie, boginie zyskiwali, czasem również tracili swoją popularność. Dobrym przykładem może być Izyda, a więc bogini egipska, która zyskała swoją popularność w całym świecie greckim od okresu hellenistycznego. Później, po podboju Egiptu przez Rzymian, Izyda była wyznawana w całym Imperium Rzymskim. Nieco innym przykładem jest Baal, czyli bóstwo semickie wyznawane na Bliskim Wschodzie już co najmniej od XIII wieku przed Chrystusem. Za czasów panowania Ramzesa II jego kult był obecny również w Egipcie, gdzie zyskał popularność wśród niższych warstw społecznych. Jednak zdaje się, że szczytem jego znaczenia Baala, była pierwsza połowa II wieku po Chrystusie, naszej ery. Stał się on wtedy być może najważniejszym, albo na pewno jednym z najbardziej istotnych bogów starożytnego Rzymu, Imperium Rzymskiego. A to dlatego, że ówczesny cesarz Heliogabal był kapłanem Baala. Po śmierci cesarza Heliogabala w Imperium zakazano kultu Baala, dlatego że Heliogabal był postacią uznawaną za kontrowersyjną. Ale to materiał na inną historię. Pytanie czwarte. Czy można spodziewać się rzeźby Ateny w przyszłości w zbiorach muzeum? Bardzo bym tego chciał, ale obawiam się, że nie można się spodziewać. To znaczy, ja nie spodziewam się, żeby rzeźba Ateny w najbliższym czasie pojawiła się w Galerii Sztuki Starożytnej. Natomiast jeśli uważnie przejdą Państwo przez nasze muzeum, myślę, że zauważą Państwo rzeźbę Ateny. Może nie starożytną, może nieco późniejszą, ale myślę, że Państwo znajdą. Pytanie kolejne. Czy można by zmienić oświetlenie niektórych arcydzieł? Są piękne, lecz czasem słabo oświetlone. Lampki nie działają. Zgadzam się z tą diagnozą. Mogę Państwu zdradzić pewien sekret. W przyszłym roku planujemy remont, odświeżenie tej galerii. I planujemy także zmienić oświetlenie w galerii. Więc proszę dać nam czas do jesieni przyszłego roku. Czy w planach jest wystawa sztuki starożytnych Chin? Pozdrawiam. Zdaję sobie sprawę, że sztuka starożytnych Chin staje się coraz bardziej popularna wśród prywatnych kolekcjonerów. Sztuka starożytnych Chin pojawia się także w nowoczesnych apartamentach. Natomiast w Galerii Sztuki Starożytnej nie planujemy wystawy związanej ze starożytnymi Chinami. Ale jeśli uważnie będą Państwo śledzić komunikaty naszego muzeum, być może w innych oddziałach w przyszłości pojawią się takie eksponaty, pojawią się takie wystawy. Zobaczymy. Pytanie, które stosunkowo często pojawia się w naszym cyklu.
czyli jaka jest najstarsza rzecz w naszym muzeum. Jest to niewielka miseczka z kultury Nagada, która ma już blisko 6 tysięcy lat. Możecie ją Państwo zobaczyć w części egipskiej naszego muzeum. Szanowni Państwo, i pytanie ostatnie, które co najmniej równie często pojawia się w naszym cyklu, czyli dokąd nocą tu ptajesz? Umówmy się, że na to pytanie odpowiadam już po raz ostatni, bo żarty powtarzane zbyt często przestają być zabawne. Ale pozwólmy sobie jeszcze na ten żart ostatni raz. Otóż jesz tu pta nocą do Galerii Sztuki Starożytnej, jeśli jest to oczywiście noc muzeów. To już było ostatnie pytanie na dzisiaj. Widzimy się w ostatni piątek sierpnia. Do zobaczenia. Cześć.